5 grudnia w hali zespołu szkół w Policach odbył się klasowy turniej piłki siatkowej zorganizowany dla uczniów klas ponadpodstawowych. W rywalizacji udział wzięło 130 uczniów podzielonych na 15 zespołów według klas, do których uczęszczają. Rozgrywki rozpoczęto od fazy eliminacyjnej w trzech grupach, gdzie rozegrano mecze w systemie każdy z każdym. Do fazy finałowej awansowały po 3 najlepsze drużyny z poszczególnych grup eliminacyjnych. Myślę, że młodzież, która występuje w tym turnieju, mogła na chwilę się zatrzymać od nauki, zintegrować sobie i porywalizować. Myślę, że w bardzo fajnej atmosferze, już blisko świątecznej. Pierwsze miejsce zajęła klasa druga TTC, drugie miejsce zdobyła klasa druga LC, a miejsce trzecie trzecia THZ. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i nagrody ufundowane przez dyrekcję zespołu szkół w Policach.